Cześć, w związku z tym, że nastąpiła u mnie ostatnio znowu spora zmiana. Troszkę Wam się z tego wytłumaczę, ale też jakby pociągniemy to, jak ogólnie dochodzić do celu, jak osiągać swój mniejszy czy większy sukces. W rzeczywistości jednak bądź co, bądź dość zmiennej. Zapraszam. Więc tak kochani, zacznę od tego, że jakiś czas temu rzuciłem hasło na temat cyfrowego spokoju. Ten temat w się za mną po prostu jak flaki z olejem i powstawał w przeogromnych bólach. Bloga, samą domenę sobie założyłem, bo miał być blog w ogóle na początku jak mówiłem, samą domenę założyłem, Jezu, pół roku temu, 10 miesięcy temu, bardzo dawno temu. No i chciałem zacząć pisać ogólnie i chciałem zacząć pisać, skupiać się tylko na tym, a jakby w ogóle już z tego kanału powoli schodzić. Yy, aczkolwiek ten kanał się cały czas dość fajnie rozwija i szkoda było mi to zostawić, zresztą się przyzwyczaiłem i wiadomo to też nawet na filmach widać, że bywa, że lepiej mi to wychodzi, bywa, że gorzej wychodzi. Teraz czuję, że mam jednak flow znowu, yy, więc myślę, będzie fajne. Yy. Wymyśliłem sobie będzie jednak kanał na YouTube, bo wiecie, kwestię taką techniczną różnych aplikacji byłoby łatwiej w filmach przedstawić niż w książkach i tak itd. Tak no więc rzuciłem wam hasło: będzie nowy kanał zajmujący się technologią. Eee, rozesłałem tę wiadomość też do wielu moich znajomych, po czym, po jakim, po, no krótko po, po tym, odezwał się do mnie mój guru, powiedzmy. Yy, osoba, którą bardzo, bardzo cenię, i takżeśmy sobie zaczęli o tym rozmawiać. I on troszeczkę yy, potwierdził to, o czym gdzieś wcześniej o tym myślałem też sam. Mówi do mnie, Słuchaj, tak, Sylw, co ty mi gadasz? Cyfrowy spokój. Jaki ty chcesz cyfrowy spokój, yy, nagrywając filmy? Wyżre to jest roboty. Yy, twoi widzowie, yy, twoi odbiorcy. Jaki mają mieć cyfrowy spokój, jeżeli sami dalej będą grzebać w internecie? No, ma to kupę sensu, prawda? Pisać ogólnie bloga chciałem, dlatego, że na samym czytaniu, jako odbiorca tych treści, trzeba się bardziej skupić. Bo z filmami wiecie, jak to jest ja sam czasami robię. Włączę sobie film na telefonie. Pewnie część z Was też słuchamie, prasując, gotując czy robiąc inne rzeczy. No i coś tam do głowy wlatuje. Natomiast kiedy skupiamy się na tu i teraz, na tym, co y, akurat robię, no to czytanie tu jest akurat lepsze pod tym względem niż słuchanie. Y, zresztą to też badania potwierdzają, że słowo, czy, ze słowa czytanego więcej się zapamiętuje niż ze słowa słuchanego. Dlatego cały czas myślałem o tym blogu, później jednak kanał. No i takżeśmy zaczęli sobie gadać o tym, że generalnie, wiesz, mówienie na temat y, cyfrowego spokoju, to jest troszeczkę jak mówienie. Yy, rzucamy alkohol i przechodzimy na 3% wiesz, no kurde, trzyma się to kupy. No i powstał pomysł, o którym mi jeszcze wcześniej żona mówiła, bo żona w ogóle mi odradzała ten pomysł yy, delikatnie, yy, może książka. No i tak żeśmy zaczęli gadać, mówię, kurczę, no w sumie książka jest akurat na bardzo fajnym medium i na pewno nie jest cyfrowym medium, więc może w tym kierunku. Też w ostatnich miesiącach zaczęliśmy jako Polacy czytać więcej z racji pandemii. Coś na plus z tego całego bałaganu. Więc kochani, część z Was po prostu mnie nie znienawidzi i w ogóle wiecie, no na stos najchętniej by ze mną poszła. Nie będzie kanału Cyfrowy Spokój. Porzucam ten projekt w internecie całkowicie. Skupię się na książce, jak ten cały chlew się skończy. Zobaczymy w jakiej rzeczywistości my się obudzimy, bo obudzimy się w rzeczywistości innej uważam. Niż dotychczas, i wiecie co, będzie książka powstawała. Nic więcej na razie na ten temat nie mówię. A w przyszłości by mi się marzyło to, o czym bardzo zawsze chciałem, czyli prowadzić jakieś warsztaty dla osób uzależnionych, ale właśnie też jakieś warsztaty cyfrowego detoksu czy coś. Sporo osób było mega turbo zainteresowane tematem, więc zrobię jeden film, jeden myślę, taki dłuższy najwyżej. Gdzie pokrótce, jakby opowiem, w jakiej rzeczywistości cyfrowej my żyjemy, jakie tutaj podstawowe mechanizmy działają i yy, jakie, 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 Jezu, yy, jakie książki warto przeczytać, jakie filmy, dokumenty obejrzeć w tym temacie, bo jest to rzeczywistość, w której żyjemy. Jeżeli to oglądasz, to ty na pewno żyjesz też w takiej rzeczywistości częściowo i myślę, że warto jakby się na tym skupić. Ten film się pojawi teraz tak, mamy to. Potem pojawi się minimalizm, bo też już ten film jest nagrany, a po minimalizmie pojawi się właśnie ten film. Nazwijmy go tam cyfrowy spokój po prostu. Więc obserwujcie kanał. To z takiego ogłoszenia parafialnego, od którego wyszedłem. Natomiast chcę ten temat, kochani, pociągnąć dalej. Obecnie żyjemy w czasach wielkich zmian. Moim zdaniem planowanych zmian, ale tu już jest jakby inny temat. Na razie w to nie będę tutaj brnął na pewno. I Generalnie, życie, kochani, to jest jedna wielka zmiana. Nie ma się co oszukiwać. Myślę, że wielu z Was miało różne takie sytuacje życiowe, gdzie po prostu zmiany następowały jedna po drugiej, jedna po drugiej i kurczę, co no. Gdybyśmy my cały czas ustalili sobie jeden pomysł na życie, jedną, jeden cel, do którego idziemy tylko jedną określoną drogą. Było właściwie by słabo do tego dojść, to jest logiczne. Jakiś czas temu ta kultura wydaje mi się, że troszeczkę już chyba będzie przemijać. Wiecie, mieszkanko na kredyt, jakaś fajna ciepła posadka w korpo, czy w jakiejś innej firmie, kura w garku i wiecie, włączona telewizja. Jest dobrze, jesteśmy szczęśliwi. Ja nie mówię, że to jest złe życie. Natomiast żeśmy uwierzyli, kochani, tak myślę, częściowo w to, że to już jest wszystko i że tak będzie zawsze, że tak będzie trwało. Tak jak nawet, wiecie, ten wzrost gospodarczy, który cały czas panował na świecie, to jest logiczne, że po każdym wzroście gospodarczym jest spadek, jest recesja, a czasami depresja, nawet, tak? Więc to jest zupełnie normalna sprawa. Zawsze takie wzrosty gospodarcze kończyły się wielkimi wojnami. Obecnie mamy sytuację bardzo nietypową, może w ten sposób, to na razie zostawię. Więc yy, życie kompletnie potrafi zaskoczyć. I poczucie bezpieczeństwa, które żeśmy zbudowali na podstawie właśnie takich podstawowych dóbr materialnych, no wcale nie jest pewne. Wcale niczego nam yy, nie zapewnia. Yy, jeżeli masz plan na życie, nie wiem, no na przykład chcesz gdzieś tam zawodowo się rozwinąć, bo w tej i w tej branży teraz fajnie płacą, a to jest podstawowa rzecz, żeby po prostu no, też jakąś kasę zarabiać, bo trzeba żyć, rachunki płacić i tak dalej. Więc idzie z punktu yy, A do punktu B. Jeżeli po drodze nastąpią różne zmiany, nawet zmiany prawne, to to co chociażby się, kochani, dzieje u nas, yy, nie wiem jak jest za granicą, podejrzewam, że podobnie, ale w ciągu właściwie kilkunastu godzin różnymi ustawami politycy potrafią rozpierdzielić wieloletnie interesy, no to co? Wiesz, płakać nad rozlanym mlekiem wiele nie da. Yy, trzeba działać i to szybko działać. Niekiedy trzeba po prostu zupełnie inny kierunek obrać, żeby dopłynąć do tego samego celu, czyli załóżmy tej wolności finansowej, czy, czy jakichś innych rzeczy. Ja już mówię o takich dużych sprawach, ale to mogą być też mniejsze tematy jakieś. Na przykład tematy, tak jak mój kanał na YouTube drugi. No po prostu, pojawił się, pojawiła się sugestia, pojawiła się zmiana. Kurczę, no faktycznie, no trzeba po prostu odpuścić czasami. Jadąc samochodem, wyobraź sobie, z punktu A do punktu B. Jedziesz, nie wiem, z Gdańska do Torunia, załóżmy, na pierniki. Po drodze będzie objazd. To co teraz? Będziesz stał i czekał tak długo, aż po prostu, nie wiem, zrobią drogę, przy naszych zdolnościach remontowania dróg, to będzie za jakieś 13 lat, kiedy będziesz mógł jechać dalej. No, raczej słabo, więc trzeba po prostu się wziąć i zmienić kurs, żeby dojechać do tego samego celu. I tutaj nie ma w tym nic złego, że czasami po prostu modyfikujemy to, co się dzieje. To jest wręcz logiczne, zdrowe i potrzebne, żeby no, krzywdy sobie zwyczajnie nie zrobić. Jak to w życiu nie ma przypadków? To jest moja pierwsza książka. Yy, gdzie można kupić książki? Yy, mo, yy, w internecie, jeżeli wpisać, piszecie, jak zrobiłem z piekło RAJ Ceneo", to jest ta przeglądarka cen, oni zawsze wtedy podają aktualne ceny i linki, gdzie jest yy, jakby aktualna oferta. To warto z tego korzystać, kiedy czegoś szukacie, co chcecie kupić. Yy, tam większość rzeczy jest. Yy, ta akurat jest dostępna. Jak z, yy, kurs realizacji marzeń, ostatnio sprawdzałem to w papierowej wersji. Nie był dostępny, tylko we booku. Ale do rzeczy: tu z tyłu na okładce. Jest takie coś. Ja Wam to przeczytam. Tu chodzi o te trzy działy, które są zawarte. Trzeci dział to raj. Rozwój osobisty i duchowy dla każdego. Uzależnieni nie mają przecież wyłączności na życie wypełnione cierpieniem. Kiedy planuję, nie oczekuję niczego. Kiedy sądzę, że wiem czego chcę, jestem jednocześnie otwarty na to, co przyniesie życie. Cel nie stanie się moją celą. I to jest, kochani, niezwykle ważne. Niezwykle istotne. Kiedy planuję i niczego nie oczekuję? Ja to mam takie podejście. Yy, jo, bez sensu, ty planujesz w ogóle, cele sobie ustalasz, życie może zaskoczyć, przecież życie jest nieprzewidywalne. Tak mówią często osoby, które wolą nie planować, bo boją się spażyć. Wolą nawet nie zaplanować w obawie, że się coś nie uda, żeby potem nie cierpieć. Ja uważam, że nie. Planuj, ale nie oczekuj. To jest różnica. Bo jeżeli będziesz oczekiwał, że Twoje cele się na pewno sprawdzą, no to wiesz, bo to jest tak na zasadzie: wiesz, kiedyś hmm, cienko z kasą hmm, pożyczasz pieniądze, bo za miesiąc masz jechać za granicę i zarobisz i oddasz. Na tej zasadzie. I potem się okazuje, że nie wypaliło i co? No takich planów, takich sytuacji to lepiej unikać. No, planuj, ale nie oczekuj. To jest. Podstawa w ogóle takiego wiesz, funkcjonowania zdrowego, moim zdaniem. Kiedy sądzę, że wiem, czego chcę, jestem jednocześnie otwarty na to, co przyniesie los. To jest też fragment y, dalszy tego zdania. Tutaj, kochani, chodzi o to, że nie zawsze wiemy, czego chcemy w życiu. Tak to, kochani, wygląda. Teraz y, ja na przykład w internecie, w tematyce uzależnień i tego rozwoju i tak dalej, działam od 2013 roku. Zawsze chciałem, znaczy nie tyle być terapeutą jako terapeutą, ale chciałem właśnie prowadzić jakieś warsztaty, jakieś kursy na tej zasadzie, bo ja to mam tak, że ja za bardzo nie lubię właśnie takiej stałej, niezmiennej pracy. No ale studiuję po to, żeby zostać terapeutą. Co z tego będzie, zobaczymy. Tylko, że mam też jeszcze drugi plan związany z działalnością, powiem tak, z działalnością w branży budowlanej. I na razie tyle. Zostawmy to. To są zupełnie dwa odmienne stanowiska. Uważam, że to jest też dobre podejście, bo w zależności od tego, jaka będzie sytuacja w Polsce, na świecie i tak dalej, mogę robić albo jedno, albo drugie. Dzięki temu mój cel zostanie spełniony. Czyli mogę obrać dwie różne drogi do tego samego celu. A moim celem, załóżmy tutaj w kwestii zawodowej, no to jest oczywiście to zarabianie pieniędzy i bycie spełnionym w tym, co się robi. Akurat w jednej, w drugiej rzeczy czuję się spełniony i coś tam idzie zarobić. Także jest to na plus. Zmienić to czasami trzeba, w zależności od sytuacji, która będzie. Wiesz, no jest obiec na drodze, coś się wydarzyło, zmieniamy, zmieniamy podejście do tematu i tyle. Dlatego to jest konieczne, bo jeżeli nie będę w ten sposób działał, to mój cel stanie się moją celą. Będę jak wół brnął do końca, bez. Opamiętania, bez zastanowienia się, kurczę. Może jednak yy, zmienię plan. Nie, nie zmieniaj, bo w ogóle będziesz ten nie, w kółko coś odstawiał i, i nic nie uzyskasz. Wiesz, no tak też można, że jeżeli zanim coś zaczniesz, yy, to już zmienisz 15 razy. No to też może być tak, że w ogóle z miejsca nie ruszysz. ten środek trzeba zachować, mi chodzi o to, że po prostu wiesz, pośpiech i niezdecydowanie to są źli doradcy. Więc. Nie ma wstydu w tym, że się coś zmienia, jakieś postanowienia swoje. Yy, oczywiście, jeżeli to w dobrym kierunku idzie. No, póki co nie mam zamiaru zmieniać postanowienia, nie picia. No, wiecie o co chodzi. Więc, kiedy trzeba, wycofaj się i tyle. Nie ma wstydu. Yy, plan B to podstawa. Ja mam u siebie taki film, już nie będę brnął. Plan B czy plan ucieczki, yy, i tam o tym mówię. Są też badania, że yy, niektórzy kołczowie. Wiecie, trenerzy rozwoju osobistego i w ogóle sukcesu mówią: Nigdy nie rezygnuj ze swojego celu. Główno prawda. Statystyki wyraźnie pokazują, że wcale nie jest tak, że osoby, które nigdy nie zrezygnowały ze swojego celu, osiągają życiowy sukces, szczęście i spokój. Ludzie, którzy mają plan B, C i D i stosują go w zależności od sytuacji zewnętrznej, która się dzieje, Ci osiągają szczęście, spokój, sukces zawodowy, pieniężny i dalej, i dalej. Więc nie będę tu tego powtarzał. Jeżeli chcesz ten temat jakby rozwinąć, no to jest film Plan A, Plan B czy Plan Ucieczki. On chyba jakoś tak się nazywa. Więc miej to też na uwadze. A jak się w tym wszystkim odnaleźć? Co ja mam robić? Też mam film na kanale o liście takiej, ja nie pamiętam tytułu, lista priorytetów, lista celów. Co jest w życiu najważniejsze, coś w ten desyń. Żeby się w tym wszystkim odnaleźć, żeby w ogóle wiedzieć, jak planować i co planować, trzeba zrobić sobie taką listę rzeczy najważniejszych i wypisujesz na niej swoje wartości. I dla mnie, na przykład, oczywiście bez zniewolenia jest dużą wartością, ale mój spokój wewnętrzny, moja pogoda ducha jest ważniejsza. I na przykład, jeżeli w końcu zacznę tą terapię, nie wiem, być może w grudniu, być może za rok się okaże, no bo to wszystko widzicie, trochę gumowe jest. Może być taka sytuacja, że tych filmów na kanale będzie mniej. Bo to jest też takie odgórne zalecenie terapeuty, żeby nie gadać o tym, co się akurat przerabia. To jest racja, tak się nie powinno robić. Jeżeli jest się w terapii, to się nie gada o tym. Nie tylko dlatego, że wiecie poufność, tajemnica i tak dalej, ale też o tym, że po prostu z pewnymi rzeczami mamy zostać, wewnętrznie przerobić, pomedytować nad nimi wprowadzić w życie i wtedy dopiero można się tym podzielić. Inaczej to nie zadziała, bo y, energię, ciśnienie, którą zabierzemy w sobie podczas procesu tego terapeutycznego, zwyczajnie odpuścimy, kiedy zaczniemy o tym gadać. Powietrze zejdzie i tyle z tego wszystkiego będzie. Więc może być taka sytuacja. Yy, natomiast też, jeżeli chodzi o kwestie y, moich wartości, jeszcze wyżej na przykład jest rodzina. Rodzina wiąże się z zapewnieniem jej dobrobytu. I kochanie, jeżeli ja bym miał do wyboru nagrywać filmiki na YouTube sobie, czy na przykład zostawić ten temat na jakiś czas, dłuższy nawet, yy, i podjąć wyzwanie, jakąś pracę, wiecie, żeby no, zapewnić wszystkim bezpieczeństwo, nie będę się zastanawiał. I chodzi o to mi, kochani, że jeżeli mamy ułożoną listę rzeczy ważnych, mniej ważnych i najważniejszych, to wówczas łatwiej zdecydowanie w tych wszystkich planach się ogarnąć. W tych wszystkich celach yy, się wiecie, no, rozejrzeć i wiedzieć, co na dany moment jest najważniejsze, by cel nie stał się, kochani, naszą celą. Bo chyba nie ma nic bardziej frustrującego, nie ma chyba gorszej poprzeczki niż ta, którą sami sobie stawiamy. Dobrego Dzianka życzę. Pozdrawiam Ci krótko. Cześć.